nieba było widać. Tutaj ludzie narzekają, niektórzy narzekają na to, że my po niemiecku, że my trochę tak Niemcy czy co tam, zalatujemy Niemcami, ale nie wiem, było tam widać na początku, to nawet jest znak wioski po niemiecku, po polsku i po niemiecku. Więc nie wiem, co te ludzie mają za problemy, że tak fest tych Niemców nie lubią, skoro tutaj nawet znaki są po niemiecku. I tutaj dużo Niemców nas odwiedza i nam zostawia tutaj kasę. I my jeździmy do Niemiec i zarabiamy. No to ja nie wiem, no skąd ta nienawiść do tych Niemców? No właśnie. Ja tego nie czuję. Tam wojna, nie wojna, coś tam, coś tam. Ale to było, kurczę, 100 lat temu, czy 90 parę lat temu, no to... No sorry. Żeby obwiniać tą generację teraz za to, co ich dziadki robili, no to ja nie wiem, czy to takie... No trochę łysą mi się wydaje. Myślę, że nie powinno tak być. Dajmy ludziom szansę. Oni nam nic nie zrobili, to ich dziadki tacy byli, a oni nam nic nie zrobili. To co pani Merkel może za to? Przecież ona była dzieckiem, czy nawet nie narodzona, jak się to działo. Ja tam nie mam, ja jestem love, peace, tolerance. I znowu tutaj jest znak. Bo niech te autka przyjadą, tylko gdzie jest. To jest następna wioska, patrz. To jest następna wioska i są znaki. Proszę bardzo. Po polsku i po niemiecku są znaki u nas. Więc proszę, nie miejcie bólu dupy, że my po niemiecku, czy my z Niemcami, czy to tam. Tutaj my jesteśmy na terenach mniejszości niemieckiej. To były kiedyś Niemcy. No to przepraszam bardzo, ale ta nienawiść jest trochę nie na miejscu, jak na nas. Ja się nie wstydzę moich korzeni. Moi dziadkowie byli Niemcami, więc no ja też mam podwójne obywatelstwo i myślę, że nie ma co się wstydzić czy ukrywać. I uszanujcie to, proszę. O, znowu tam był znak. Więc, drodzy ludzie, trochę więcej tolerancji, a dobrze zrobi naszemu kraju, bo nienawiścią to daleko nie zajdziemy.